To przychodziło niepozornie. Każdy czasem czuje się źle i myśli o sobie źle. I myślałam, że to okej, bo przechodziło. Ale wiesz, że nie jest okej, kiedy wszechogarniający smutek zostaje z tobą na dłużej. Owszem, były takie chwile, kiedy czułam się dobrze, kiedy się śmiałam, kiedy czułam prawdziwą radość i wtedy myślałam, że jest okej. Często chciałam się schować. Być po prostu sama. Miałam takie wrażenie, że nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, co teraz przeżywam. Ucieczka od myśli nie była prosta, szczególnie, że czasem męczyły mnie ataki paniki. Nagle silnie wszystko uderzało, ja nie wiedziałam, co mam z tym zrobić, gdzie mam to schować, gdzie ja mam się schować. To uderzało jak ogromna fala, a ja nie miałam siły jej sprostać. Wydaje mi się, że nie każdy mógł zobaczyć, że coś jest nie tak. To nie jest coś takiego, że masz napisane na czole, że czujesz się źle. To jest po prostu coś totalnie rozwalającego cię od środka. Jak coś ciężkiego siedzącego ci na płucach, tak że nie możesz wziąć oddechu. Czułam, że nikt nie jest w stanie mnie zrozumieć, że nikt nie może mi pomóc, ale przede wszystkim, że nie mogę sobie pomóc sama ja, bo sama nie rozumiałam, co mi jest. Nie wiedziałam, skąd to przychodzi, nie wiedziałam, kiedy odejdzie i miałam takie wrażenie, jakby miało zostać ze mną na zawsze. Wychodzenie z tego stanu to trudna praca i dużo kosztuje, żeby nazwać po imieniu to, że to nie jest zwykłe złe samopoczucie. Nikt nie chce powiedzieć głośno, że ma problem. To zabawne, bo z jednej strony czułam samotność i chciałam być sama. Ale z drugiej strony był niesamowity głód tego, żeby ktoś przyszedł, podał rękę, wysłuchał, po prostu był. Mam wrażenie, że teraz, kiedy mogę o tym mówić, kiedy to nie siedzi tylko we mnie, kiedy wiem, że mogę opowiedzieć, co przeżyłam, co we mnie się działo, to teraz może być tylko lepiej. Ja poszłam po pomoc do psychologa. A ty? Jak pokierujesz swoją historię?